Drodzy braterstwo, wykład, którym chciałem się podzielić z braterstwem w dniu dzisiejszym, jako że mamy 3 stycznia, wciąż jesteśmy na początku roku, to będziemy obracali się wokół takich myśli dotyczących życia chrześcijańskiego, chrześcijańskiego rozwoju i tego, jak ten nasz rozwój w różnych swoich sferach wygląda. Taki temat, właśnie końcowo noworoczny, dotyczący podsumowania, zastanawiania się nad tym, jak wyglądała sytuacja do tej pory i podejmowania decyzji, postanowień odnośnie tego, jak ma wyglądać nasze życie w przyszłości i co należałoby w nim zmienić. Chciałbym rozpocząć cytatem z pierwszego listu do Koryntian. Rozdział pierwszy, wersety od 26 do 29, gdzie apostoł Paweł zwraca się do nas takimi słowami: Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście, według powołania waszego: że niewielu jest między wami mądrych, według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu u świata, i co wzgardzone, wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Tak pisze apostoł Paweł w pierwszym do Koryntian, pierwszym rozdziale, wersety od 26 do 20. 9. I choć apostoł Paweł zaznacza tutaj, że niewielu jest wśród chrześcijan mądrych według ciała, mogliby się powiedzieć mądrych, wykształconych według ciała, to z pewnego punktu widzenia chrześcijanin musi być człowiekiem wszechstronnie wykształconym, bardziej wykształconym niż ludzie tego świata. Oczywiście nie mówimy o wiedzy świeckiej, tutaj tylko o innym wykształceniu. Jeśli chce uzyskać pochwałę od swojego mistrza i usłyszeć słowa zapisane w Ewangeliach, to dobrze, sługodobry i wierny, wejść do radości Pana swego, to by takie słowa usłyszeć, musi zdobyć wiedzę i umiejętności, jakich nie uczył na żadnym ziemskim uniwersytecie wiedzę i umiejętności, które uczą tylko i wyłącznie w szkole Chrystusowej. Wszyscy uważamy, że do takiej szkoły chodzimy przez wiarę w Jezusa, przez poświęcenie. Zapisujemy się do takiej szkoły, do szkoły Chrystusowej, czyli do szkoły, w której Chrystus jest nauczycielem i uczy nas pewnej wiedzy, a zwłaszcza umiejętności praktycznych, moglibyśmy powiedzieć. Jest to szkoła nastawiona na kształcenie praktyczne w takim kształceniu wiedza też ma swoje znaczenie i jest potrzebna, ale najważniejsze jest umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce. Dlatego też większość zajęć w tej szkole to są zajęcia praktyczne i do takiej szkoły Chrystusowej chodzimy, do takiej szkoły w tej szkole się uczymy, mijają lata, a my wciąż się uczymy, bo to szkoła bardzo długa bowiem trudno jest nauczyć się <laughs> wszystkiego czego uczą w tej szkole <laughs> w tej szkole chodzimy aż do, do tej szkoły chodzimy aż do końca naszego życia ciągle się ucząc i to nawet w momencie kresu naszego ziemskiego Biegu, kiedy już przestajemy tutaj chodzić do tej szkoły, bowiem nasze życie się kończy, to szkoła wciąż nie jest ukończona, wciąż trzeba będzie ją kończyć pod panowaniem nowego przymierza na ziemi, ale uczeń powinien się w szkole uczyć, bo tak jak jest w ziemskiej szkole, że jeżeli zostanie uznane, że uczeń nie nadaje się do tej szkoły i nie rokuje żadnej nadziei na Poprawę jest krąbnym uczniem, który lekceważy wszystkie zasady, który nie chce się poprawić, pomimo wielokrotnych napomnień. Z takiej szkoły można zostać usuniętym. Z ziemskiej szkoły można zostać usuniętym, i także z tej duchowej szkoły. Gdzie nauczycielem jest Chrystus, z takiej szkoły też można zostać wyrzuconym. Jeżeli uczeń okazuje się być niepoprawny, to w tym życiu z tej szkoły jest wyrzucany i Chrystus już dalej go nie uczy, bowiem wszyscy mamy wolną wolę z tego powodu nawet tak wielki nauczyciel jak Chrystus nie wszystkich jest w stanie nauczyć, bo jeżeli ktoś nie chce się uczyć, no to nawet Chrystus go nie. Nie nauczy, bo potrzebne jest zaangażowanie woli, potrzebna jest chęć człowieka, który chciałby się uczyć, który musi chcieć się uczyć, żeby mógł się czegokolwiek nauczyć. To takiego ucznia Chrystus podejmuje się prowadzić i takiego ucznia będzie w swojej szkole uczył. Chciałbym właśnie dzisiaj zastanowić się nad takim wykształceniem chrześcijanina. To jest właśnie tytuł wykładu: Wykształcenie chrześcijanina. Jak to jest z naszym wykształceniem, a zwłaszcza jak to jest z brakami w naszym wykształceniu? Tutaj Biblia będę opierał się głównie dzisiaj na wersetach, które mówią o różnych aspektach wiedzy czy też umiejętnościach, jakie chrześcijanin powinien posiąść, a braterstwo będą mogli się zastanawiać nad tym, czy mają braki w tym, a może Bardziej należałoby zapytać, jak duże są te braki, bo raczej większość z nas wszędzie takie braki posiada. Więc zaczynamy od najbardziej podstawowych, najbardziej elementarnych umiejętności, jakich uczą w szkole. Wszyscy się zgodzą, że podstawową umiejętnością, jaką uczą w szkole świeckiej, jest umiejętność czytania. Gdy dziecko zaczyna chodzić do szkoły, to uczą liter, które są konieczne do tego, by można było Czytać, no i także pisać, ale zaczyna się to od czytania. Pisanie także następuje prawie że w tym samym czasie, ale zaczynamy od czytania, czy jak, jakie są nasze braki w czytaniu? No ktoś mógłby powiedzieć, no przecież wszyscy mamy jakieś tam wykształcenie, każdy z nas umie czytać. Tak, świecką, literalną, dosłowną zdolność czytania na pewno wszyscy w dzisiejszych czasach posiadamy. Ale chodzi o czytanie Słowa Bożego. Czy mamy braki w czytaniu, powiem nasze, nasze wykształcenie będzie wykazywało braki w czytaniu, jeśli nie pilnujemy czytania, napominania i nauki. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w czwartym wersecie, czwartym rozdziale, trzynastym wersecie pisze tak. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. No, bo dopóki mnie nie będzie, jak ja będę, to będziesz słuchał tego, co powiem. Ale dopóki nie przyjdę, to pilno i czytania, napominania nauki. Możemy zaadaptować ten werset do siebie i powiedzieć: dopóki nie rozpocznie się Królestwo Boże na ziemi, to kiedy to przyjdzie, Nasz pan poprzez swoich przedstawicieli i poprzez nich powie dokładnie, co mamy robić, czym się zajmować po zmianie dyspensacji, to dopóki to nie nastąpi, mamy pilnować czytania, napominania, nauki. Mamy używać do tego dostarczonych przez Boga pomocy, byśmy czytając Pismo Święte mogli je zrozumieć. Tak jak pisze apostoł Paweł w liście do Efezów w trzecim rozdziale, czwartym wersecie, czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej. Czytając to, możecie zrozumieć. Bo żeby zrozumieć, trzeba czytać. To jest właśnie wstęp do tego, by zrozumieć, by posiąść wiedzę. A w dziejach apostolskich, 8 rozdziale i 30 wersecie, możemy przeczytać. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza i rzekł, czy rozumiesz to, co czytasz? Tu mamy tą sytuację z etiopskim eunuchem, do którego podbiegł Filip, który akurat czytał proroka tak, Izajasza i zapytał go, czy rozumiesz to, co czytasz? Jak się okazało, że tamten nie rozumie, bo wiele fragmentów, Biblii jest, nie jest napisane takim językiem, że można od razu po pierwszym, pobieżnym przeczytaniu je zrozumieć. Tak więc nie wystarczy tylko czytać, trzeba jeszcze starać się zrozumieć to, co się czyta. Bo samo przeczytanie oznacza zrozumienie tylko najprostszych rzeczy. A jeżeli coś jest napisane trudniejszym językiem, to żeby to zrozumieć, trzeba się jeszcze nad tym zastanowić. Rozważyć, powiązać z innymi fragmentami, starając się stworzyć tutaj spójny obraz, harmonijną całość tego wszystkiego. Jak do takiego czytania ze zrozumieniem można dojść? No, do, tak samo jak do wszystkiego innego czyli poprzez próbowanie. Uczymy się wszystkiego, próbując robić te rzeczy, i im dłużej to robimy, tym lepiej nam to wychodzi. Tak samo jest z czytaniem tym literalnym. Dziecko uczy się liter, później próbuje składać te litery w słowa i czytać. I im dłużej to robi, im więcej ćwiczy, tym szybciej, tym bardziej elegancko udaje się te litery składać i tworzyć z tego całość. wtedy umie już czytać. Potem, jak przychodzą trudniejsze teksty, to jeszcze trzeba umieć czytać ze zrozumieniem. Jest to umiejętność, której nauczają i którą sprawdzają nawet w szkołach świeckich. Umiejętność czytania ze zrozumieniem. Zrozumienie tekstu pisanego jest umiejętnością, którą uczą nie tylko na językach obcych, która jest właśnie sprawdzana na wszelkich egzaminach, ale nawet więc z języka polskiego na maturze także pojawia się jedno zadanie, gdzie trzeba zrozumieć. Podany tekst, który jest w zestawie naturalnym podany, trzeba go przeczytać i następnie odpowiedzieć na pytania na podstawie tego tekstu. I wcale nie jest to bardzo proste zadanie, bo pytania nie są proste, tylko wymagają dogłębnego zrozumienia tego tekstu, intencji autora tego tekstu, co on chciał przez ten tekst wyrazić. Więc trzeba próbować, trzeba wynałożyć z siebie wysiłek, by czytać i podejmować próbę zrozumienia tego, co czytamy. Biblia nie jest napisana najprostszym językiem. Jest napisana według zasady trochę tu, trochę tam. Przez to ciężko jest złożyć odpowiednie fragmenty, by powstał cał, pełen obraz, ale Bóg nie zostawił nas tutaj bez pomocy. Wszyscy ci, którzy... Są w stanie serca nadającym się do poznania Boga i głębszego zrozumienia Jego słowa, otrzymują pomoc. Tak jak eunuch etiopski sam nie był w stanie zrozumieć proroctwy Izajasza, ale ponieważ był, był słuszny na to czas, to jest jedna zasada, bo żadna prawda biblijna podana w Biblii nie może być zrozumiana przed czasem, zanim nie stanie się prawdą na czasie, tak jak prorocy starożytni prorokowali. Często krąć nie rozumiejąc co, o czym mówią albo od jakiego czasu to dotyczy. I nawet kiedy próbowali się dopytać i dowiedzieć, o co chodzi wygoszanym przez nich proroctwie, to otrzymywali odpowiedź, że to nie dotyczy ich czasu i jest to proroctwo zamknięte i zrozumienie nie zostanie im udzielone, więc podstawowa rzecz dana. Prawda, dana część Biblii musi stać się prawdą na czasie, by można było ją zrozumieć. A kiedy już jest prawdą na czasie, tak jak wtedy to, co czytał eunuch z Izajasza. Było już prawdą na czasie, bo nasz pan złożył swoją ofiarę i to się wypełniło. Stało się prawdą na czasie, to wtedy można zrozumieć, i wtedy Bóg tym, których serca są we właściwym stanie, udziela pomocy w zrozumieniu. Tak jak tutaj Elnochowi udzielił pomocy w postaci pojawienia się Filipa którego specjalnie skierował w tamtą stronę, żeby Filip znajdował się tam w tym momencie, w którym Eunuch Etiopski będzie tamtędy przejeżdżał, żeby mógł pomóc. Tak samo w wieku Ewangelii w późniejszych okresach wieku Ewangelii Bóg po, poprzez swoje narzędzia także udzielał pomocy swojemu ludowi w zrozumieniu, w nauce tej właśnie czytania ze zrozumieniem, tak żeby jego lud który mógł zrozumieć jego słowo. Byli członkowie gwiezdni przez wiek Ewangelii, gdy nadeszło żniwo wieku Ewangelii, potrzebna była duża ilość prawdy do wykonania tej pracy, bo to prawda jest tym sierpem, który zżyna. To przez brata Russella, a później przez brata Johnsona, olbrzymia masa wyjaśnień została podana, które umożliwiają zrozumienie tego, co czytamy w Biblii. Więc mamy. Czytać nasze wykształcenie wymaga czytania ze zrozumieniem, ale żeby czytać ze zrozumieniem, trzeba w ogóle czytać, więc to pytanie, jakie możemy zadać sobie, brzmi czy czytałem wystarczająco Słowo Boże w minionym roku, czy zamierzam te braki, czy mam chęć zamiar uzupełnić te braki w tym roku i czy będę starał się czytać nie pobieżnie tylko tyle, żeby wykonać przydzielone sobie przydzielone zadanie, czyli wyznaczyłem sobie, że tyle a tyle stron muszę przeczytać z Biblii, czy z Tomu, czy z artykułów jakiś z literatury prawdy, tylko czy będę to czytał ze zrozumieniem, bo dopiero wtedy, jak zrozumiemy, to otwieramy sobie drogę do tego, by odnieść korzyści z tego, co czytamy. Musimy posiadać tą elementarną umiejętność, którą daje wykształcenie, jaką jest czytanie. A następnie kolejna umiejętność i kolejny brak w naszym wykształceniu to jest w pisaniu. Mamy braki w czytaniu, bo zapewne wielu z nas nie czyta tyle co powinno czytać tyle co byłoby korzystne dla naszego rozwoju a powiedziałbym że jeszcze większe braki mamy w pisaniu bo to jest kolejna druga podstawowa umiejętność która wiąże się z wykształceniem i z edukacją czy dbamy o to by wypisywać boskie prawo miłości w swoim sercu bo to jest właśnie to pisanie tu nie chodzi o stawianie Literalnych znaków długopisem na kartce papieru, czy też pisanie na klawiaturze na ekranie monitora, tylko chodzi o wypisywanie boskiego prawa w swoim sercu. Tak jak mówią przy powieści siódmy rozdział, wersety od 1 do 3. Synu mój, strzeż moich słów i zachowaj moje przykazania u siebie. Strzeż moich przykazań, a będziesz żył. Strzeż mojego wskazania jak swojej źrenicy. Przywiąż je do swoich palców i wypisz je na tablicy swojego serca. Słowa Boże, Jego przykazania, mają być wypisane w naszym sercu. To znaczy, mają się stać częścią naszego usposobienia. Bo w swoim umyśle możemy je wypisać, jeżeli czytamy ze zrozumieniem. Bo wtedy w naszym umyśle pojawia się... Wiedza na ten temat, a jeżeli praktykujemy te zasady, co do których, co, które poznaliśmy, które przeczytaliśmy, które zrozumieliśmy, to wtedy one przekształcają się na uczucia. A tutaj serce występuje właśnie jako symbol uczuć, cech naszego charakteru, naszego usposobienia, więc mamy je wypisać na tablicy swojego. Serca. To też jest umiejętność, jakiej się uczymy w szkole Chrystusowej. Umiejętność pisania. Powiedziałbym, że tutaj najtrudniejsza umiejętność do biegłego opanowania, czyli żeby ją tak dobrze opanować, by wszystko. Czego się uczymy, wypisać na tablicy swojego serca. Mamy w tym braki, zwłaszcza jeśli lekceważymy możliwość stania się listem Chrystusowym, znanym i czytanym przez wszystkich, o czym mówi apostoł Paweł w drugim do Koryntian, trzecim rozdziale w wersetach 2 i 3. Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. Mamy stać się listem Chrystusowym, który by cały świat czytał poprzez obserwowanie, bo człowieka człowiek nie jest książką, żeby otworzyć go i czytać, ale człowiek postępuje. Taki czy inny sposób w swoim życiu, i przez swoje postępowanie pokazuje, jakim jest. Ci, którzy twierdzą, że są Chrystusowi, poprzez swoje postępowanie powinni tego dowodzić, powinni pokazywać wszem i wobec, usposobienie chrystusowe takie cechy jakie miał Chrystus przejawiać sobie takie cechy o jakich Biblia mówi że są właściwe dla chrześcijan i to w sercach ma być właśnie wypisany to jest ten list który poprzez nasze postępowanie wszyscy by Widzieli, a z tym chrześcijanie mają ogół chrześcijan. My wszyscy, powiedzmy, mamy z tym problemy, a jakbyśmy wzięli chrześcijaństwo jako ogół, to ma olbrzymie problemy, no bo większość chrześcijan nie jest prawdziwymi chrześcijanami w ogóle. To tym bardziej to źle u nich wygląda. Sytuacja jest tak zła w tym aspekcie. Tutaj umiejętności pisania, wypisywania na swoim sercu cech chrystusowych, że. Kiedyś czytałem takie zdanie napisane przez badacza religii, kogoś, kto studiował religię, pisał rel nie jedną religię, tylko religię. Tutaj bez E, tylko przez E na końcu. I znał się na wielu religiach, analizował ich zasady, porównywał ze sobą i na temat teorii chrześcijańskiej miał wysokie. Zdanie, że te zasady, no to są piękne zasady, które głosi chrześcijaństwo, bo on starał się ocenić, która z tych religii jest najlepsza. No, ale stwierdził taką rzecz. Co jest największym problemem chrześcijaństwa? Napisał, że największym problemem chrześcijaństwa są chrześcijanie, bowiem ich życie tak, diametralnie odbiega od tych standardów, które są w teorii chrześcijańskiej, w etyce chrześcijańskiej, że dają fatalne świadectwo swojej religii, nie są listem chrystusowym, są listem antychrysta i okazują bardziej jego cechy niż cechy Chrystusa. Uważajmy, żebyśmy my takowymi się nie stawali, żebyśmy jednak starali się być listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, tak jak to apostoł Paweł pisał do braci w Koryncie. On usługiwał on głosił im zasady Boże, zaznajamiał z nimi, pomagał w ich praktykowaniu, doradzał i chciałby, żeby oni tak właśnie mieli te zasady wypisane. Powiedz, możemy powiedzieć, że On wypisał ich, je w ich umyśle, a oni mają je wypisać na tablicach swoich serc. Tutaj jest to element, co do którego mamy na pewno wielkie braki w pisaniu. Później braki w naszym wykształceniu zapewne też są i w arytmetyce, czyli inaczej mówiąc w matematyce. Jeżeli nie nauczyliśmy się obliczać dni naszych, aby przywieść serce do mądrości. Tak mówi nam Psalm 90, werset 12, który mówi Naucz, że nas obliczać dni naszych, abyśmy przywiedli serce do mądrości. Nauczy nas obliczać dni naszych, abyśmy przywiedli serce do mądrości, w jaki sposób obliczać dni nasze. To nie chodzi tutaj o tylko prostą umiejętność dodawania dni, kolejnych dni swojego życia, ile to dni ja przeżyłem, bo to stosunkowo łatwy proces, a nawet gdybyśmy sami nie potrafili przeliczyć od momentu od dnia swojego urodzenia, ilość przeżytych dni do chwili teraźniejszej, to są programy komputerowe, gdzie wystarczy wpisać swoją datę urodzenia i od razu poda nam, ile to dni przeżyliśmy do chwili obecnej. Z takiego czegoś serce by nie zostało przywiedzione do mądrości. A tutaj nam mówi psalmista, że mamy obliczać dni nasze po to, by przywieźć serce do mądrości. Tu chodzi o umiejętność analizowania swojego postępowania. Po to, by wyciągać wnioski z tego, co już zrobiliśmy, jak postępowaliśmy do tej pory, no i wprowadzać korekty, by stać się mądrzejszym, by lepiej postępować w przyszłości, by tutaj wyciągnąć odpowiednie wnioski, trochę podobne do tego, co mówi polskie przysłowie: Mądry Polak po szkodzie postąpił w jakiś sposób, nie do końca wiedząc, co jest dobre i wydawało mu się, że być, być pra prawdopodobnie wydawało mu się wcześniej, że to, co zamierza zrobić, jest dobre, no ale teraz widzi, że przyniosło szkodę, to po szkodzie wie już, że to nie było wcale dobre i w przyszłości już tak nie postąpi. O to chodzi w tej arytmetyce, o to chodzi w tym obliczaniu naszych dni. Czy analizowaliśmy odpowiednio nasze życie do tej pory w minionym roku? Jak mamy braki w tym, to należy poprawić się bądź co bądź analizowanie samego siebie, badanie samego siebie jest jednym z siedmiu elementów chrześcijańskiego życia. Tak samo jak wspomniana wcześniej umiejętność czytania jest jednym z elementów z tych siedmiu elementów chrześcijańskiego życia, bo to jest właśnie studiowanie, badanie słowa Bożego na tym polega. Pisanie, o którym była mowa przed chwilą, także. Jest, część, jest jednym z tych elementów, bo jest niczym innym jak tym, co w tych siedmiu elementach jest nazwane praktykowaniem słowa Bożego. Wypisywanie polskiego prawa w swoim sercu jest praktykowaniem słowa Bożego i jednym z siedmiu elementów życia chrześcijańskiego. Mamy już wspomniane dzisiaj o trzech z tych siedmiu elementów, i także mamy braki w arytmetyce. Jeśli, do swojej, jeśli nie praktykujemy dodawania, co jest jednym z działań w matematyce, a do czego apostoł Piotr nas tutaj namawia w swoim drugim liście, rozdziale pierwszym, w wersetach od 5 do 7, gdzie pisze: ku temu, ku temu tedy samemu wszelkiej pilności, przykładając, przydajcie do wiary waszej cnotę, a do cnoty umiejętność, a do umiejętności powściągliwość, a do powściągliwości cierpliwość a do cierpliwości pobożność, a do pobożności braterską miłość, a do miłości braterskiej łaskę. Mamy tutaj przydawać, inne przykłady mówią dodawać. Mamy dodawać do kolejne zalety charakteru, a ściślej rzecz biorąc, mamy przydawać kolejną miarę zalet charakteru, bo to nie jest tak, że Najpierw zdobywamy pełnię jednej zalety charakteru, żebyśmy mogli zacząć pracować nad inną zaletą charakteru. Nad wszystkimi z nimi praca przybiega mniej więcej w tym samym czasie. Chociaż na, są okresy, że nad jedną praca jest bardziej intensywna, a nad innymi zaletami może być dużo mniejsza w danym okresie, ale to przydaje się po prostu coraz większą miarę tych poszczególnych Zalet i to jest też umiejętność przydawania, dodawania, należąca do dziedziny matematyki, to w tej matematyce duchowej w szkole Chrystusowej jest to znacznie trudniejsza umiejętność niż umiejętność dodawania, zwłaszcza liczby niezbyt wysokich, dwa dodać pięć, dodawania w zakresie do 10 czy dwudziestu, czy nawet do 100, nie jest wcale w szkole literalnej trudną umiejętnością do opanowania, przynajmniej dla większości uczniów. Nie jest wcale trudne. Natomiast tutaj dodawanie do siedmiu, o którym mówi tutaj nam apostoł, Paweł w tym swoim, Piotr, apostoł Piotr w tym swoim słynnym przydawaniu, okazuje się być umiejętnością trudną. Dodać, dodawać od jednego do siedmiu, ale chodzi tutaj o dodawanie zalet charakteru, a nie wykonywanie obliczeń na papierze czy na monitorze komputera. Nasze wykształcenie ma także braki w mierzeniu, jeżeli mierzymy samych siebie wzorcem ludzkim, porównując siebie z innymi. Pisze o tym apostoł Paweł w swoim drugim liście do Koryntian w 10. rozdziale w wersetach od 12 do 18, gdzie pisze tak: Nie ośmielamy się bowiem zaliczać siebie do niektórych lub porównywać się z niektórymi spośród tych, Którzy siebie samych zalecają. Nie mają bowiem rozumu, jeśli do siebie swoją własną miarę przykładają i siebie z samymi sobą porównują. My zaś nad miarę chlubić się nie będziemy, lecz tylko w tej mierze, jaką nam Bóg wyznaczył, byśmy mogli dotrzeć aż do was. Bo my nie przekraczamy wyznaczonych nam granic. Jakby to było, gdyby one nie sięgały aż do Was, bo wszak pierwsi dotarliśmy aż do was z Ewangelią Chrystusową, my nie chlubimy się cudzą pracą, poza obrębem naszego działania, lecz mamy raczej nadzieję, że wraz ze wzrostem wiary waszej i my wśród was w obrębie wyznaczonych nam granic zyskamy wielkie uznanie i że zwiastować będziemy dobrą nowinę także poza Waszym krajem, nie chlubiąc się tym, czego już dokonano na cudzym? Polu działania. Kto się wtedy chlubi, w panu niechaj się chlubi, albowiem nie ten, kto sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale ten, kogo pan poleca. I mamy także braki w mierzeniu, jeżeli staramy się wywyższyć, porównując się z drugim. O czym pisze Galatów, yy, szósty rozdział, wersety od 4 do 5. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim, albowiem każdy własny, własny ciężar poniesie. Porównywanie się z innymi, a zwłaszcza rywalizowanie z innymi, po to, by wypaść lepiej niż oni, jest zajęciem duchowo niekorzystnym, świadczącym o cielesności. O braku umiejętności mierzenia czy odpowiedniego oceniania, analizowania. To jest ten kolejny aspekt tego elementu chrześcijańskiego życia. Jednego z tych siedmiu, który, o którym była mowa przed chwilą, który nazywamy badaniem czy też analizowaniem swojego własnego postępowania. Mierzyć samego siebie powinniśmy się proszę, słowem Boga. Tak jak mówi to nam apostoł Jakub w pierwszym rozdziale w wersetach od 21 do 25, gdzie pisze: Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości, i przyjmijcie z łagodnością wszczepione was słowo, które może zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą. To podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Mierzenie samego siebie Słowem Boga jest rzeczą właściwą. I tutaj też nad tym powinniśmy pracować, by jak najmniejsze braki w tej umiejętności, tutaj mierniczej, w mierzeniu samego siebie posiadać, by wglądać Słowo Boże i porównywać siebie do zasad tam podanych. Mamy także braki w innej dziedzinie wiedzy, jaką jest geometria. Jeżeli nie jesteśmy w stanie objąć szerokości, długości, głębokości i wysokości miłości. Miłości Chrystusa, tak jak to mówi list apostoła Pawła do Efezów, trzeci rozdział od 17 do 19, gdzie czytamy: Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. A wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. To jest to właśnie ta szerokość, głębokość, wysokość, czyli ogarnięcie, jak wielka jest. Miłość tutaj Chrystusowa, jak wspaniała jest ta pełnia Boża, jak wspaniałym jest sam Bóg, jak wielkim jest Jego plan. To są umiejętności wchodzące w dziedzinę geometrii. Trzeba się, jeżeli chcemy to ogarnąć, to musimy się nad tym zastanawiać, starać zrozumieć poprzez lepsze poznanie Boga, poprzez lepsze poznanie Jego słowa, Jego planu. Możemy także mieć braki w geologii, jeśli nie znamy naszego Boga, Jahwe, który jest skałą wieków. Tak jak mówi nam o tym 5 Mojżeszowa, 32 rozdział, wersety 3 i 4: Gdyż imię Pana głosić będę, oddajcie uwielbienie Bogu naszemu, On jest skałą, doskonałe jest dzieło Jego, gdyż wszystkie drogi Jego są prawe. Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy. I podobnie w Izajasza 26,4 możemy przeczytać Ufajcie powsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną. Można Mu zaufać, można na Nim się oprzeć w życiu. Geologia zajmuje się m.in. badaniem skał. Bóg jest skałą, czyli czymś twardym, czymś na czym można postawić swoje stopy i można je oprzeć właśnie na nim tak jak zresztą prorok tutaj Izajasz prosto stwierdza że można mu zaufać można się na nim oprzeć w życiu jeżeli tego nie robimy jeżeli opieramy się na ludzkiej mądrości czy na też na mądrości tego świata no to mamy braki w geologii biblijnej bo nie wiemy na kim można się Oprzeć albo wiemy, a nie, a nie praktykujemy, bo chodzi o to, żeby praktykować, by żyć zgodnie z tymi zasadami. Mamy także braki w mineralogii, nauce o minerałach. Jeśli nie wiemy, że srebro jest używane do przedstawiania prawdy, i jeśli nie jest utrzymywane w stanie czystości, to staje się żużlem. Psalm 12,7 mówi nam, że słowa pańskie są słowami czystymi. Srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedemkroć oczyszczonym. A Izajasza 1,22 podaje, że twoje srebro obróciło się w żużel, twoje wino zmieszane z wodą. Srebro jest symbolem prawdy. Słowa pańskie są właśnie tym srebrem przetopionym, Siedem kroć oczyszczonym, czyli siedem cyfra zupełności, całkowicie oczyszczonym, będącym czystą prawdą. Ale jeżeli my do tego Słowa Bożego dodajemy własne błędy, no to wtedy ono obraca się w żurze, tak samo jak wino jest też symbolem nauki, nauk, doktryn, to jest tak zmieszane z wodą, czyli już niepełnowartościowe odpady. Wtedy się powstają, gdy dojdzie do zanieczyszczenia tego, co dał Bóg, bo tylko co Bóg podaje jest całkowicie czyste. Mamy także braki w historii, jeśli nie jesteśmy zapoznani z rzeczami zapisanymi w Słowie Bożym, które to zostały napisane ku naszej nauce, dla naszego napomnienia. Wiele z nich jako przykłady lub typy. Rzymian 15:4 mówi, cokolwiek bowiem przedtem napisano dla naszego pouczenia napisano abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli a pierwszy koryntian 10 11 mówi a to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu I jest napisane ku przestrodze dla nas którzy znaleźliśmy się u kresu wieków a to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Na temat tego pierwszego Koryntian 10-11 można by powiedzieć, że to, co oddane jest w polskim przekładzie dla przykładu, to w oryginale greckim mamy tam słowo typoi, z którego właśnie nasze polskie słowo typ używane w literaturze epifanicznej występuje. Jest to słowo, które ma oparcie. W Biblii to nie jest słowo wymyślone tutaj przez człowieka, tylko biblijne słowo. Tutaj Diaglot nawet tłumaczy ten fragment, lecz rzeczy te przydarzyły się im typicznie, czyli jako obraz, jako przykład. To polskie słowo przykład dla większości ludzi jest wystarczająco dobrym tłumaczeniem, no bo większość ludzi, która nie zagłębia się głębiej w słowo Boże, nie zna słowa typ, ale ci co się zagłębiają, nawet teologowie katolicy, słowa typ w swoich pismach używają, jest im ono znane, no bo przecież w Biblii występuje, a wielu z nich posiada i znajomość greki i wie jakie tam słowo jest w tym miejscu użyte. Więc to co jest w Biblii napisane jest, ma być dla nas przykładem na, na nauką napomnieniu, po to, by nie popełniać na przykład błędów, jakie zostały popełniane przez lud Boży w przeszłości, albo niekoniecznie przez lud Boży, przez ludzi żyjących w przeszłości. Co prawda, ponoć najlepiej się uczyć na własnych błędach, bo naj, najlepiej się człowiek uczy, bo to wtedy, jak się ponosi skutki własnych błędów i złego postępowania, no to Trudno nie zrozumieć, że to było złe, skoro teraz doświadcza się negatywnych skutków takiego postępowania, ale nikt z nas nie żyje tak długo, by wszelkie możliwe błędy mógł sam popełnić. I mówi też powiedzenie polskie, że lepiej się uczyć na cudzych błędach, bowiem wtedy można odnieść naukę, że dane postępowanie jest złe i niewłaściwe, a nie przechodzi się. Negatywnych, nieprzyjemnych skutków, konsekwencji takiego błędnego postępowania, takiego błędu. Nasze wykształcenie ma też braki w medycynie, mamy ma braki tutaj właśnie medyczne, jeśli szukamy innego lekarstwa przeciwko grzechowi niż tego jedynego, które zostało dostarczone przez Boga, a tym lekarstwem jest zasługa krwi Jezusa Chrystusa, Jego Syna. Tak jak mówi nam apostoł Jan w swoim pierwszym liście, rozdziale pierwszym i wersecie siódmym, jeśli zaś chodzimy w światłości, jak on sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Czy też jak czytamy w dziejach apostolskich czwartym rozdziale a dwunastym wersecie, I nie ma w nikim innym zbawienia albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom przez które moglibyśmy być zbawieni. Jeżeli tutaj szukamy czegoś innego do uzyskania zbawienia, no to nie potrafimy się sami uleczyć z choroby grzechu, bo tylko Jezus jest lekarzem. Jeżeli szukamy jakiegoś innego lekarza i w jakiś inny sposób staramy się leczyć z choroby Grzechu, no to wykazujemy braki w medycynie. Możemy też mieć braki w botanice, jeżeli nie odkryliśmy prawdziwej winicy i nie wiemy, jak wygląda jej uprawa, o czym mówi nasz Pan w Ewangelii Jana, w rozdziale, w wersetach od 1 do 7, gdzie czytamy takie słowa. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocy, odcina. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latoroś sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami. To trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Nauka o winorośli bo botanika to nauka o roślinach, więc tutaj winorośl, jak wygląda jej uprawa i co trzeba spełnić, by nasze prośby mogły zostać przez Boga spełnione. Trzeba trwać w tej winorośli, czyli w Jezusie Chrystusie, i Jego słowa muszą trwać w nas. Musimy żyć zgodnie z Jego słowami, to wtedy o cokolwiek byśmy nie poprosili, a w takiej sytuacji, gdy będziemy żyli w Chrystusie i Jego słowa w nas, to będziemy prosić tylko o takie rzeczy, które On pochwala, które są właściwe dobre dla nas, to wtedy to się nam stanie. Taką gwarancję otrzymujemy. Znając tą naukę, o biblijną botanikę, możemy to wiedzieć i z tego korzystać. Możemy też mieć braki w zoologii, jeśli nie wiemy, że Bóg robaka. Tak samo jak i ogień, używa jako symbolu całkowitego i bezwzględnego wiecznego zniszczenia, unicestwienia. Gdy przeczytamy sobie Izajasza 66, werset 24, to czytamy tam, gdy wyjdą, będą oglądać trupy ludzi, którzy odstąpili ode mnie, bo robach ich nie zginie, a ogień ich nie zgaśnie i będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała. Te same symbole są używane także w Ewangelii Marka w 9 rozdziale w wersecie 44, 46 i 48. Możemy sobie odczytać nawet te słowa na potwierdzenie, że tak jest. Marka 9. W rozdział 44. Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. 46. Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. 48. Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Nasz pan, mówiąc to o gehennie, używa właśnie tego określenia. I oczywiście nie naucza, że literalne robaki są nieśmiertelne. Tylko mówi o wiecznym zniszczeniu i uniecystwieniu, i tak samo robaka, jak i ognia używa jako symbolu tutaj. Mamy też, możemy też mieć braki w fizjologii. Warto się na tym zastanowić, czy mamy. Jeżeli zaprzeczamy temu, że serce tego, kto nie jest w harmonii z Bogiem, jest najzdradliwsze i najprzewrotniejsze, i że ciało i krew Królestwa Bożego odziedziczyć nie mogą. Jeremiasza 17, 17:9 mówi nam: Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? I 1 Koryntian 15:50: A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. To fizjologia nauka o ludzkim ciele. Warto o tym pamiętać, że serce jest zdradliwe, nasze też to ludzkie naturalne serce. Na czym polega jego zdradliwość i przewrotność i podstępność? No, na tym, że ono ma swoje własne pragnienia, cielesne, ziemskie, czasami nawet grzeszne pragnienia i próbuje ukryć to przed nami, że te pragnienia są samolubne, a tym bardziej, jeśli są grzeszne, to próbuje je ukryć i przedstawić jako pragnienia słuszne. Zgodne ze sprawiedliwością, którym moglibyśmy pofolgować bez naruszania zasad naszego poświęcenia, bez naruszania zasad bożych. W taki sposób próbuje nas odszukać, oszukać. Trzeba o tym wiedzieć, bo jak nie, to możemy wiele zła dokonać w naszym życiu i ponieść duże straty z tego powodu, że zwiodło nas ludzkie nasze serce więc takiego braku fizjologii nie powinniśmy mieć. Powinniśmy starać się unikać po to, żeby nie narobić sobie problemu z tego powodu. Możemy także mieć braki w chemii, jeśli nie skorzystaliśmy z tego, że za pomocą zasługi Jezusa można grzechy nasze omyć, że chociaż będą czerwone, szkarłatne, to staną się białe jak śnieg. Tak jak mówi to Izajasza 1,18. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan: Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Wszelkie inne środki reformy i oczyszczania nie mogą usprawiedliwić nas przed Bogiem. Jeremiasza, drugi rozdział, wersety 22 i 23 mówią: Choćbyś nawet obmywała się ługiem i mydła używała obficie, jednak brudna plama Twojej winy będzie wyraźna przede mną, mówi wszechmocny Pan. Jak możesz mówić? Nie zbrudziłam się, za balami nie chodziłam. Spójrz na swoje postępowanie w dolinie, zważ co uczyniłaś, młoda chyża wielbłądzico, bezmyślnie biegająca swoimi drogami. Tutaj te inne próby reformy oczyszczania symbolizowane przez łuk i mydło, czyli takie rzeczy jak dobre uczynki, nie mogą usprawiedliwić nas przed Bogiem, tak jak to apostoł Paweł w liście do Rzymian 3:20 wyraźnie zaznacza, że z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przez nim żaden człowiek, bo przez uczynki zakonu jest tylko, przez zakon jest tylko i wyłącznie poznanie grzechu, a nie uzyskanie Usprawiedliwienia. Zakon dający teoretyczną szansę na usprawiedliwienie w praktyce został dany tylko po to, by wykazać człowiekowi, że nie jest w stanie usprawiedliwić się swoimi uczynkami. Mamy także braki w budownictwie. Jeżeli wierzymy, że możemy budować na jakimkolwiek gruncie i z jakichkolwiek materiałów. Bo budowanie to duchowe oczywiście musi być na odpowiednim gruncie, na odpowiednim fundamencie i z odpowiednich materiałów. Tak jak mówi nam o tym 1 Koryntian, 3 rozdział, wersety od 10 do 13. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niech baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę z złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sodny bowiem pokaże, gdyż ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. I mamy też braki. W budownictwie, jeżeli nie wiemy, że dom należy budować na fundamencie. Nasz pan w przypowieści o dwóch budowniczych powiedział, Łukasz 6,49, kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu i uderzyły weń wody, i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. Tak samo chrześcijańskie nadzieje i oczekiwania, jakie żywimy muszą mieć odpowiednią podstawę w naszym Panu, w Jego słowach, w obietnicach podanych w Biblii, bo inaczej się zawalą, bo nie będą wcale właściwe, nie będą prawdziwe. Możemy mieć też braki w astronomii, jeżeli nie spoglądamy na jasną i poranną gwiazdę. Objawienie 22, 16 mówi Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Ja jest korzeń i ród dawidowy gwiazda jasna poranna i mamy też braki w astronomii jeśli nie wiemy że niebo wszechświat i gwiazdy widziane nocą pokazują chwałę bożą tak jak tam to pięknie psalmista w psalmie 19 wersetach od 2 do 5 podaje niebiosa opowiadają chwałę boga a firmament głosi dzieło rąk jego dzień dniowi przekazuje wieść a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu. A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk, i do krańców świata dochodzą ich słowa. Możemy mieć też braki w muzyce, jeśli nie śpiewamy w swoim sercu Panu, dziękując Bogu za wszystko. O czym mówi Efezów, 5 rozdział, versety 19-20. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu pana naszego, Jezusa Chrystusa. To jest nasza muzyka: pieśni duchowne, psalmy, hymny, śpiewając i grając w sercu panu. To niekoniecznie musi być nawet poprzez słowa wypowiadane. Apostoł pisze, że to ma być w sercu ta muzyka wdzięczności, muzyka od uczucia ceniące Pana, wysoko oceniające to, co Pan nam daje i radujące się z tego powodu. Tak jak muzyka jest przyjawem najczęściej radości człowieka, człowiek będąc radosny, Tworzy tą muzykę, tak samo tutaj chrześcijanie, tą swoją chrześcijańską radość śpiewając i grając w sercu swoim Panu, ma wyrażać. I mamy także braki w muzyce, jeśli nie śpiewamy, pieśni Mojżesza i pieśni Baranka, pieśni Mojżesza, czyli nauki o pierwotnej doskonałości człowieka, o upadku z grzech, dozwoleniu zła i restytucji. O czym głównie mówi Stary Testament, i pieśni Baranka, pieśni nauki o zbawieniu Kościoła, znajdującej się głównie w Nowym Testamencie. Te dwie pieśni mamy śpiewać, o czym mówi nam objawienie w 15 rozdziale, w wersetach 3 i 4. I śpiewali pieśni Mojżesza, Sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: Wielkie i wspaniałe są dzieła Twoje. Panie Boże wszechmogący sprawiedliwe są drogi twoje królu narodów któż by się nie bał ciebie panie i nie wielbił imienia twego bo ty jedynie jesteś święty to też wszystkie narody przyjdą i oddadzą ci pokłon ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy twoje możemy też mieć braki w gimnastyce jeśli nie ćwiczymy się w pobożności a ćwiczymy się jedynie fizycznie Apostoł Paweł w pierwszym do Tymoteusza w czwartym rozdziale w wersetach 7 i 8 pisze „Apostolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności, albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Ćwiczenia fizyczne nie są złe, są dobre dla naszych ciał, ale ten pożytek jak to mówi nam apostoł Paweł jest niewielki jeżeli potrzebujemy dla naszego zdrowia jakieś ćwiczenia fizyczne wykonywać to jest słuszną rzeczą je czynić ale nie zapominać o tym że najważniejsza dla nas gimnastyka to ćwiczenie się w pobożności bo o ile te ćwiczenia fizyczne mają pewien pożytek dla żywota teraźniejszego to apostoł mówi nam że Gimnastyka duchowa ma obietnicę żywota nie tylko teraźniejszego, ale i przyszłego. Bo jeżeli odpowiednio wyćwiczymy się tutaj w chrześcijańskich zaletach, w chrześcijańskim życiu, to otrzymamy życie wieczne w przyszłości, a nawet mamy obietnicę żywota teraźniejszego. Pobożność, ćwiczenie się w pobożności, także mocno wpływa na poprawę jakości życia teraźniejszego. Żyjemy bardziej jako ludzie zadowoleni, szczęśliwi, ludzie posiadający pokój Boży w swoim sercu, pomimo tego, że na świecie wszystko się wali, świat się rozpada, to ten, który się ćwiczy w pobożności, to ma pokój w swoim sercu, bowiem jego pokój nie jest oparty na tym świecie i na strukturach tego świata, które się walą, tylko na Bogu i na przyszłych strukturach Królestwa Bożego, które są niezachwiane i które się nie zawalą. W związku z tym ta jakość jego żywota teraźniejszego ulega znacznej poprawie. I na koniec ostatni brak, o którym zechcę wspomnieć, bo zapewne braków różnych można by wiele więcej wyliczać, ale ostatni brak, o którym zechcę wspomnieć, to braki możemy mieć w rolnictwie. Jeżeli nie wiemy, że kto sieje skąpo, skąpo też rzecz rządź będzie. A kto się je obficie, obficie też rządzić będzie. To słowa apostoła Pawła z drugiego listu do Koryntian, 9 rozdział, werset 6. Mamy być tutaj duchowymi rolnikami. W życiu duchowym mamy siać obficie, bo to jest jedno z praw siewu. Ile kto posiał, to proporcjonalnie do tego będzie zbierał. Więc w naszym życiu, jak gdyby apostol nas zachęca, w tym duchowym życiu mamy siać obficie, czyli angażować się w to życie duchowe i dużo w tym życiu duchowym robić. Im więcej robimy, tym większy, bogatszy plon zbierzemy w przyszłości. A w Galatów, w 6 rozdziale 7-8, czytamy o kolejnym prawie siewu: co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo, kto się je dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto się je dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Kolejne prawo siewu mówiące o tym, że plon jest tego samego gatunku, co zasiane nasienie. Bo ktoś, tak, jeżeli właśnie postępujemy cieleśnie, to będziemy zbierali cielesny owoc, a cielesność jest. W najlepszym wypadku tylko tymczasowa, doczesna, a w gorszym wypadku jest grzeszna i prowadzi do skażenia. Natomiast jeżeli siemy dla ducha, dla spraw duchowych, no to z tego rządzić będziemy zamiast skażenia, tak jak żną ci, którzy sieją dla ciała swego, czyli zaspokajają wszelkie pragnienia swojego ciała. Te, te rzeczy, które, których ich pożąda ich ciało, to będą urząd skażenie, a kto dla ducha, dla swojego poświęcenia, dla spraw Bożych siać będzie, to no z tego będzie miał żywot wieczny. A tutaj braki takie w rolnictwie możemy mieć. Tak chciałem się dzisiaj z Braterstwem 3 stycznia, na początku nowego roku zastanowić nad tymi rzeczami, nad naszymi Brakami, byśmy mogli sobie to tym bardziej uwidocznić, byśmy tych rzeczy nie stracili z widoku, uwikłani w masę całą wielką obowiązków dnia codziennego, byśmy nie zapomnieli o tym, że te braki w życiu duchowym, jakie mamy, które można przyporządkować do różnych duchowych dziedzin wiedzy i umiejętności. Że one są główną treścią naszego życia, czyli te dziedziny duchowe są tą główną treścią naszego życia i mamy uzupełniać braki w nich. Dlatego też życzę braterstwu uzupełniania tych braków, by dzięki temu mogli braterstwo usłyszeć kiedyś te słowa: To dobrze, Sługo Dobry i Wierny, wejdź do radości Pana swego, obyśmy wszyscy mogli się tam znaleźć. Amen. I zakończymy modlitwą. Nasz łaskawy niebiański Panie, przychodzimy do Ciebie, by złożyć Ci dziękczynienie, by opiewać Twoją wielkość i wspaniałość, niesamowitość Twojego charakteru i Twoich dzieł. Dziękujemy Ci za wszystko, co nam dałeś, za ofiarę Twojego Syna, za Twoje słowo, za Jego zasady, za wszystkie napomnienia i wyjaśnienia, które służą nam pomocą. Prosimy nam. Prosimy Cię, byś pomógł nam uzupełniać nasze braki, byśmy mogli stawać się coraz lepsi, biegłejsi we wszystkich dziedzinach wiedzy duchowej i umiejętności duchowych. Byśmy tutaj w tej gimnastyce duchowej coraz lepiej ćwiczyli się w pobożności, tak by chwalić Ciebie coraz lepiej, by stawać się listem Chrystusowym. Prosimy Cię o to Panie, polecając się Twojej opiece w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.